Witajcie. Już myślałem, że dzisiaj niczego nie będę nagrywał. Może sobie coś poczytam, pogram w World of Tanks albo w Gunnera, w RPC. Jednak nie. W naszym kraju nasi rządzący i czelatka wokół nich po prostu dają tyle pomysłów na nagrywanie różnych materiałów, że można po prostu dzień w dzień coś nagrywać i to się jeszcze nigdy nie skończy. Pewien pan od lasów państwowych w ostatnich dniach wyskoczył z pewną wypowiedzią do dziennikarki. Nie będę tutaj tego omawiał, sami zobaczcie. Jak on się ustosunkowuje do wycinki Puszczy Karpackiej i także drzewostanu? To są drzewa nieraz po 100 ileś lat mające, niektóre nawet z czasów rozbiorów. Nie, to pani redaktor sobie wymyśliła pojęcie Puszczy Karpackiej. Pojęcie, których pani używa, w ogóle nie ma. Nie ma czegoś takiego jak Puszcza Karpacka. Nie ma. Chciałam się tylko upewnić i właśnie sprawdzam. Na stronie Lasów Państwowych Encyklopedia Leśna jest Puszcza Karpacka GW. U państwa, na stronie, w Encyklopedii Leśnej. Pani redaktor, to jest stare wydanie tej encyklopedii, sprzed kilkunastu lat. Czyli poprzednie lasy, tam byli niekompetentni ludzie. Absolutnie nie o to chodzi, pani redaktor, nauka idzie do przodu. Nie dość, że ta wypowiedź, jak słyszeliście, była chamska, głupia, robiąca z ludzi idiotów, bo wystarczy wejść na zwykłą Wikipedię i mamy hasło jak W, Puszcza Karpacka, i z kogo on robi, chyba z siebie tylko, idiotę. I taki człowiek jest na stanowisku decyzyjnym, który decyduje o dobru narodowym, jakim są lasy państwowe w ogóle, zieleń, przyroda, a w ostatnim czasie ciągle się mówi o tej ekologii i o ochronie środowiska. Możemy nawet wejść w historię i na Wikipedii, i ostatnia zmiana miała miejsce 22 marca 2023 roku, czyli jeżeli było to coś, co nie istnieje, i tak jak tutaj pan tłumaczy, że to coś jest starego, stara Wikipedia, no to to powinno być już skasowane, jednak nie jest, widnieje cały czas. Nawet wchodząc tutaj na stronie Lasów Państwowych, również hasło Puszcza Karpacka widnieje jak W. I tutaj specjalnie zamiast, bo każdy sobie może sam wejść i ocenić, ale specjalnie tutaj to te screeny porobiłem, żeby przypadkiem na tej ze strony Lasów Państwowych przez przypadek nagle to nie zniknęło. To trudno się komentuje takie rzeczy, takie wypowiedzi, w ogóle rozmowy, jeżeli zawsze bierzesz pod uwagę, że jeżeli ty coś robisz, to starasz się to udowodnić poprzez jakieś źródła, dowody takie bezpośrednie, a nie najeżdżając na kogoś w sposób agresywny i mówienie, że coś, co jest, tak jak, no nie wiem, na biurku leży długopis, a ktoś przychodzi do mnie i mówi: ty, tutaj jest długopis, a ja mówię: nie, tu nie ma długopisu. No i to takie przykomarzenie, ale to przykomarzyć to się mogło dzieci, ale nie ludzie na stanowiskach takich właśnie decyzyjnych, nawet już rządowych. Takiego imbecyla to po prostu ze świecą szukać. No ale widać, u nas chyba są duże świece i dużo świec, że ostatnio coraz więcej takich jest dziwnych przypadków. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. A tak jeszcze przy okazji, bo nigdy nie wspominam, to jeżeli podoba ci się te nagranie czy inne, to zostaw lajka, możesz dać też suba, byłoby mi bardzo miło. I dzięki, do usłyszenia.